Jeszcze w tym roku ruszyć ma budowa nowej siedziby dla Biblioteki Miejskiej w Świeciu. Wiadomo już, że nowoczesny, funkcjonalny budynek stanie przy ulicy Sienkiewicza, tam gdzie obecnie mieści się parking. Na tak dobrą wiadomość zarówno pracownicy biblioteki, jak i jej użytkownicy czekali od kilkunastu lat. Choć projekt nie jest jeszcze gotowy, bardzo ogólne parametry dotyczące wyglądu obiektu są już znane. Faktycznie długi czas oczekiwania był, zakończył się sukcesem, bo zostały podjęte decyzje o budowie nowego lokalu, biblioteki. No nic, tylko się cieszyć. Przyjęto ogólne założenia. Powierzchnia to ma być około do 1000 metrów kwadratowych. Budynek dwupoziomowy, czyli parter i piętro. Przestronne wnętrza, dużo przestrzeni dla czytelników, dla książek, dla pracowników. Czy właśnie taka biblioteka Pani się marzyła? Oczywiście, że tak. Myślę, że no, sam fakt, że to będzie nowy budynek, to już jest duży plus. Natomiast ta przestrzeń, która nam się szykuje, czyli przestronne wnętrza, swoboda poruszania, swoboda rozmieszczania księgozbioru, no, tak, to jest to, na co czekaliśmy od dawna. Naturalnie tak znacząca poprawa infrastruktury wpłynie na wydajność pracy biblioteki, a także na zwiększenie jej funkcjonalności. Teraz przez wzgląd na brak miejsca, chociażby przy organizacji spotkań autorskich, czytelnia musiała korzystać z uprzejmości innych jednostek w gminie. Od dawna wolna powierzchnia na rozbudowę księgozbioru czy archiwów jest bardzo ograniczona i aby pomieścić nowe nabytki, trzeba się organizacyjnie sporo nagimnastykować. Mamy duże plany, mamy dużo pomysłów, możemy dużo robić, dużo chcemy. Jesteśmy ograniczeni w tej chwili powierzchnią przede wszystkim. Także oczywiście oprócz odpowiedniej ekspozycji i zbiorów planujemy różnego rodzaju spotkania, warsztaty, zajęcia dodatkowe, których w tej chwili nie możemy przeprowadzać. No właśnie, nie jest tajemnicą, że do tej pory głównym problemem, z którym biblioteka się borykała, jest brak miejsca, czy też to na nowe pozycje książkowe, czy też na wciąż powiększające się archiwum. Jak sobie Państwo z tym radzicie i jakie inne niedogodności jeszcze tutaj tej lokalizacji towarzyszą? No jest to oczywiście niełatwe. Pomieszczenie księgozbiorów, który co roku nam się zwiększa. To jest ważne, że my co roku kupujemy nowe książki, które potrzebują miejsca. Wymaga to pewnych zabiegów organizacyjnych, natomiast no, radzimy sobie. Gorzej jest z zajęciami, które chcemy przeprowadzać, choćby dla dzieci. Zajęcia, które prowadzimy w czasie ferii czy w czasie wakacji, oznaczają, że możemy po pierwsze przyjąć ograniczoną liczbę uczestników, po drugie no, jest to utrudnienie już w normalnej pracy wypożyczalni dziecięcej. Dodatkowo spotkania autorskie czy choćby kurs komputerowy dla seniorów prowadzone w czytelni oznaczają, że w tym czasie czytelnia jest niedostępna dla czytelników, więc no, jest to poważnym utrudnieniem. Warto również nadmienić, że biblioteka otwarta jest na sugestie mieszkańców dotyczące wizerunku nowego obiektu. Swoje pomysły zgłaszać można bezpośrednio do pracowników czytelni, jak i pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Zwróciliśmy się do mieszkańców Świecia z propozycją o zgłaszanie nam swoich pomysłów, podpowiedzi. Chodzi oczywiście o nowy lokal biblioteki i mamy nadzieję, że będą to pomysły nie tylko dotyczące zewnętrznego wizerunku biblioteki, ale być może również jakieś propozycje dotyczące urządzenia wnętrz. Mam tu na myśli takie rzeczy jak choćby ustawienie kanap zamiast krzeseł i stolików, tego typu rzeczy, które mogą okazać się istotne dla użytkowników, natomiast no, nam mogą ulecieć gdzieś. Czy jest już jakiś odzew? Tak, dostaliśmy wczoraj, nadszedł do nas projekt biblioteki. Faktycznie rozrysowany budynek z podziałem pomieszczeń. No, ktoś do tego podszedł profesjonalnie. Czekamy na dalsze pomysły.